Jesteśmy w Terespolu, przed Terespolską Prochownią. Prochownia jest otwarta dla zwiedzających. No właśnie. W zasadzie od dzisiaj jest otwarta. Jak rozpoczyna się taka typowa wizyta, wasze powitanie tych, którzy przyjeżdżają tutaj zwiedzić Prochownię? Od czego zaczynacie? Takie pierwsze podstawowe zdanie. No pierwszym takim wprowadzeniem to jest o historii Twierdzy Brzeskiej, bo to jest element Twierdzy Brzeskiej. I później ewentualnie okolice, gdzie są forty Twierdzy Brzeskiej, umocnienia. Takie wprowadzenie ogólne, a później już o samej Prochowni, bo tu mamy 8 sal, 8 sal, 7 jest, mają ekspozycje różne od historii, no po współczesność w zasadzie. Najciekawsze elementy wystawy? No przede wszystkim to my się chwalimy generałem Krajowskim, który tutaj wielkie zasługi w wojnie w roku 20, znaczy jego dywizja 18, która się tworzy w tej chwili w zasadzie w Siedlcach, ma w zasadzie za patrona generała Buczka, bo nie wiedzieli, że pierwszym dowódcą 18 dywizji to właśnie był Krajowski. No on tutaj później pozostał jako dowódca 9 Okręgu Wojskowego, tutaj mieszkał w Terespolu. Rodzina jego jeszcze mieszka, mamy kontakt z jego wnuczką, która do nas przyjeżdża już po 80, ale bardzo, taka pani bardzo przyjemna, rozmowna, z wielką pamięcią. Tu się w zasadzie wychowała ona w Terespolu, później musieli uciekać. To jest Krajowski Wierzysław też, to jest lista oficerów, którzy zostali pozbawieni woda zdjęcia tego jego syna. W 39 roku dostał się do Francji, później do Anglii, był na obrządzie Polski. W 46 roku zabrali mu polskie obywatelstwo i do Polski nie mógł wrócić. To jest jego paszport, jeszcze przedwojenny polski paszport i jego oryginalne tutaj na szybkim z munduru. To jest właśnie miejsce, w tym miejscu był ten dom. Niemcy w roku 40 już przygotowywali uderzenie na ruskich w roku 40 i ten dom rozebrali. Z tego domu pozostała klamka. W ogóle przekraczając ten próg właśnie głównego wejścia do Prochowni, to tak naprawdę przekraczamy który wiek, który rok, kiedy ona powstała? To jest 1911 rok. Już oddana została do użytku. 1911. Przed wejściem widzę budkę strażniczą i jakieś szyny. Co to jest? Nie, to znaczy tutaj jest oryginalny jeszcze bruk i ta brama stalowa, to jest oryginalna, znaczy oryginalna zachowana jeszcze od początku budowy. I bruk, to jest jeszcze carski bruk. Z tym, że mówię carski. Za carskie pieniądze budowali Polacy. Nawet inżynierem, który to projektował, to właśnie był Polak z pochodzenia. No ale te szyny też robią wrażenie. Te szyny To są oryginalne szyny. To jest, znaczy wynalazł w ogóle taką tą kolejkę de Camille Francuz. W epoce żelaza wieży Eiffla miał gość plantację buraków cukrowych i cukrownię. I żeby przywozić buraki te z pola do cukrowni, końmi i wozami było ciężko, więc tak pomyślał takie coś. Zobaczyło wojsko francuskie, że to się zdaje egzamin, kupiło od niego patent, od tego kupili Rosjanie, bo to jest typowa, to jest rosyjska już konstrukcja, francuska, tylko jako patent kupiony. Tak, produkcja tego. Oryginalne. Oryginalne, bo pewnie tymi szynami właśnie kolejka tu niedaleko chodziła. Stąd do Fortu VI kolejka zaopatrująca, Fort VI, bo tutaj z całej Rosji, bo to była centralna taka prochownia. Ta. To została ułożona bocznica kolejowa, z tym, że to były tory szerokie, były z Warszawy do Terespola, później Brześcia. Tutaj przywożono zaopatrzenie, proch w skrzyniach już workowany, do każdego kalibru były oddzielne worki, zapalniki, skorupy pocisków i tutaj właśnie magazynowano, uzbrajano pociski i wysyłano już do fortów i na stanowiska już obronne. No mówię, to są takie tematyczne, bo tu mamy i kolejową salę od początku kolei, jak powstała kolej warszawsko-terespolska. Tutaj bo w zasadzie ceny też są historyczne, bo to są krupa z 1882 roku. Tamte są rosyjskie też z tego samego okresu. Jest 7 sali tematycznych. I lotnicza, i kolejowa, i regionalna, i wojskowa, i rzemiosła. No po prostu trzeba pójść i zobaczyć. Kto najczęściej odwiedza Prochownię? Jakich macie gości? O, z całej Polski i ze świata.
masę przyjeżdża właśnie tych związanych z tym terenem ludzi przyjeżdża. Po to, żeby sobie przypomnieć korzenie swoje odświeżyć, potomkowie. Ale z całego świata nawet mieliśmy i z Chin, i z Hongkongu. Jak żeście się z nimi dogadali? A nie, to przeważnie ktoś z nimi jest, że potrafi rozmawiać po... Klasy szkolne? Też. No przeważnie konie jak przed końcem roku, właśnie na początku roku. Ale to też jakieś gdzieś klasy szkolne i szkoły gdzieś nawet oddali, tak, czy jednak tutaj lokalnie? Nie, jakiś z Biały i Siedlec przyjeżdżają. Także młodzieży trochę właśnie jest. Teraz, znaczy wiosną i jesienią to dużo mamy emerytów, wycieczki emerytów. Wojskowi przyjeżdżają. Otwarte jest od poniedziałku do soboty. Przedtem próbowaliśmy w niedzielę, ale w niedzielę jest mała frekwencja. Także od poniedziałku do soboty, od 9 do 13. Ale jeżeli ktoś się w tym czasie nie może zmieścić, zamawiają wycieczki, to my do każdego czasu my się dostosowujemy, umawiamy się i także nie ma sprawy. Mamy tutaj telefon i w internecie jesteśmy, także kontakt zawsze jest telefoniczny, można się umówić w każdym okresie. Amunicyjny do kalibru 105 mm, to jest do tego działa. 105 mm, właśnie wiemy, że one były do kalibru, już były sformowane. To były płatki, były prochu. Jeszcze proch czarny przyty z tyłu, żeby ułatwić zapłon. Zbawiony strzelniczek, to jest okaz, bo to przetrwało ponad 130 lat w bagnie. Z tym, że w skrzyni. Ale nasz kolega był na ekshumacji pod Lwowem polskich żołnierzy i z polskiego żołnierza pozostały te guziki. Tu są oryginalne te guziki z ekshumacji tego żołnierza z pod Lwowem.